Rozwiążemy sobie teraz takie ciekawe zadanie. Mamy do obliczenia granicę przy x dążącym do zera z prawej strony, czyli od strony liczby większych od zera, z funkcji sinus x i to podniesione do potęgi 1 przez logarytm naturalny z x. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawy i pouczający przykład. No i jak zwykle zachęcam Cię do zatrzymania twarzenia filmu. I podjęcia próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Które, tak jak mówiłem, jest bardzo pouczające. No właśnie, No to co tutaj mamy za problem? Mamy jedno wyrażenie podniesione do jakiegoś wykładnika. Zastanówmy się najpierw nad każdym oddzielnie. Do czego to dąży? Do czego dąży sinus x, jak x dąży do. Zera z prawej strony. No to jest bardzo prosto, bo sinus w zerze to jest po prostu 0. No dobrze, a co z tym wykładnikiem? Do czego będzie dążył wykładnik? Czyli granica przy x dążącym do zera z prawej strony z 1 przez logarytm naturalny x, do czego to będzie dążyć. No, już widzimy, dlaczego tutaj mamy tylko x dodatnie, dlatego że logarytm naturalny jest określony tylko dla dodatnich xów. Dlatego sens liczenia tej granicy jest tylko wtedy, kiedy x jest większe od zera. No i wtedy logarytm dąży do minus i skończoności. No to wiemy, że w zerze, jak x dąży do zera z prawej strony, to logarytm dąży do minus i skończoności. Czyli mamy minus i skończoność w mianowniku. Jak mamy w mianowniku liczby, które co do wartości bezwzględnej są coraz większe, ich wartość bezwzględna rośnie w sposób nieograniczony, to odwrotność czegoś takiego. Dąży do zera, bo tu mamy jedynkę przez bardzo dużą co do wartości bezwzględnej liczbę. Czyli ta granica jest na 0 po prostu. Więc to oznacza, że mamy tutaj granicę typu. Typu 0 do potęgi 0. No właśnie, a co to oznacza? Co to jest 0 do potęgi 0? Ile to jest? No nie wiadomo za bardzo. To jest jeden z symboli nieoznaczonych. Znamy inne symbole nieoznaczone dla granicy typu granica typu 0 przez 0, nieskończoność przez nieskończoność. A to jest kolejny. Granica typu 0 do potęgi 0 to jest symbol nieoznaczony. Nie można powiedzieć, jaka jest wartość tej granicy, wiedząc tylko tyle, co, co tutaj napisaliśmy, że podstawa dąży do 0 i wykładnik dąży do 0. Ktoś mógłby naiwnie pomyśleć, że 0 podniesione do potęgi 0 to jest 0, no bo 0 do dowolnej potęgi to jest 0. To jest prawda, pod warunkiem, że ta potęga, do której podnosimy, jest różna od zera. Zero podniesione do dowolnej potęgi różnej od zera to jest 0. A ktoś inny mógł powiedzieć, że to jest 1. Dlaczego 1? No bo cokolwiek nie podniesiemy do potęgi zerowej, to to jest 1. No, to jest prawda, ale tylko wtedy, kiedy niezerową liczbę podnosimy do potęgi zerowej. Niezerowa liczba podniesiona do potęgi zerowej to jest zawsze 1. A tutaj mamy 0 zero do zerowej. To jest właśnie symbol nieoznaczony. I jak się przekonamy, wartość tej granicy nie jest równa ani 0, ani 1. Właśnie, myślę, że to już wystarczająco zaciekawiłem. No to spróbujmy to obliczyć. Jak to można zrobić? No, chciałbym skorzystać z reguły Delopitala. Więc przypomnę, co to jest reguła Delopitala. Reguła Delopitala. Różne są wersje pisania tego nazwiska. Powiedzmy, że tak. To jest taka reguła, która pozwala nam obliczać granice typu właśnie 0 przez 0, nieskończoność przez nieskończoność, czy minus nieskończoność przez minus nieskończoność. To wszystko jedno. A tutaj mamy granicę typu 0 do potęgi zerowej, czyli nie widać tak na pierwszy rzut oka, jak można by było z reguły do skorzystać. No więc trzeba tutaj coś pokombinować. No i mój pomysł jest taki że trzeba doprowadzić do czegoś takiego, żebyśmy mieli jakiś iloraz. No bo reguła do się stosuje wtedy, kiedy mamy iloraz dwóch funkcji, które albo obie dążą do zera, albo obie dążą do nieskończoności. No to co tu można zrobić? Mamy jakieś takie wyrażenia wykładnicze. Jak mamy takie wyrażenia wykładnicze, to zawsze można, nic nas to nie kosztuje, spróbować obliczyć logarytm tego. Czyli powiedzmy, że ja sobie wprowadzę takie oznaczenie, że y od x to będzie to moja funkcja. Sinus x do potęgi 1 przez logarytm naturalny z x. No i teraz to, co chciałbym zrobić, to chciałbym właśnie obliczyć logarytm. Logarytm z tej funkcji y od x. I zobaczyć, jak zachowuje się logarytm tej funkcji. I może z tego uda nam się wyciągnąć jakieś ciekawe wnioski. Czyli tutaj będę miał logarytm. No z tego, co tam było, czyli sinus x do potęgi 1 przez logaryt naturalny x. No dobrze, mogę to teraz przypisać do trochę innej postaci. Bo mogę skorzystać z własności logarytmu. Mogę ten wykładnik, który tutaj się znajduje, wyciągnąć przed logarytm. Czyli napiszę, że to jest 1 przez logaryt naturalny x, no razy to co było, czyli razy... Logarytm naturalny. Z czego? No, zostanie mi tutaj tylko sinus x. No i widzimy, że udało mi się zapisać to w postaci, w postaci ilorazu. Może innym kolorem to napiszę. Jakiego ilorazu? Mianowicie takiego. Tutaj w mianowniku mamy logarytm naturalny z x, a w liczniku mamy logarytm naturalny z sinusa x. No i to już jest taka funkcja, która wygląda obiecująco, dlatego że mamy logarytm z czegoś, co w zerze dąży do zera, przez logarytm zera. Więc widzimy, że oba te wyrażenia i w liczniku w mianowniku, obie te funkcje, dążą do minus nieskończoności w zerze. Czyli będziemy mogli obliczyć tę granicę, korzystając z reguły de Lopitala, Czyli jeżeli napiszę granica przy x dążącym do zera z prawej strony, z tego wyrażenia tutaj, czyli z logarytmu naturalnego z y od x, no to to będzie równe granicy tego ilorazu, Bo to po prostu tu były przekształcenia, że te rzeczy są sobie równe. Czyli to będzie granica przy x dążącym do zera z prawej strony, z tego ilorazu logarytm naturalny sinus x podzielone przez logarytm naturalny z x. No i ponieważ tutaj spełniona jest reguła Delopitala. Ja może to tutaj wyraźnie napiszę, że to jest wyrażenie typu minus nieskończoność przez minus nieskończoność, dlatego że mamy logarytm zera. To jest wyrażenie tego typu. Więc mogę skorzystać tutaj z reguły Delopitala. Korzystam w takim razie i liczę granicę ilorazu. Muszę liczyć pochodną, może wezmę jakieś inne kolory znowu pochodną tego wyrażenia. No to mam logarytm od sinusa, czyli to jest funkcja złożona. Pochodna logarytmu to jest 1 przez argument tego logarytmu, czyli 1 przez sinus x, no i razy pochodna funkcji wewnętrznej, czyli razy pochodna sinusa, czyli razy cosinus x. No i to jest ta funkcja, która będzie w liczniku. A w mianowniku, co mam w mianowniku? W mianowniku mam logarytm x, pochodna logarytmu to jest 1 przez x, Mogę to uprościć zapisując za pomocą pojedynczej kreski ułamkowej. Takich piętrowych ułamków bardzo nie lubię i za wszelką cenę staram się ich unikać. Więc napiszę to za pomocą pojedynczej kreski ułamkowej. No i ta pojedyncza kreska ułamkowa to będzie tak. I teraz co? W mianowniku mamy sinus. Sinus x. W liczniku mamy cosinus x. I to jest podzielone przez 1 przez x. A podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. A co to jest odwrotność 1 przez x? To jest x. Czyli ten x się znajdzie w liczniku tak naprawdę. Czyli mam granicę takiego wyrażenia. No to spróbujmy stawić 0 do tego wyrażenia. No to w liczniku miał 0 razy cosinus 0 to jest 1, czyli w liczniku mamy 0, w mianowniku też mamy 0. Czyli to jest znowu symbol nieoznaczony typu 0 przez 0. Ale tutaj widzimy, że mamy taki iloraz x przez sinus x. Więc ja może skorzystam z tego, że wiemy, jaka to jest granica tego wyrażenia sinus x przez x w zerze. No bo wiemy, że sinus x przez x w zerze dąży do jedynki. No jeżeli nie wiemy, to za chwilę to jeszcze uzasadnię, ale w każdym razie mogę zapisać tę granicę jako iloczyn dwóch granic. Jako iloczyn granicy tego wyrażenia x dążący do zera z prawej strony x przez sinus x. No i tej drugiej granicy, która tej zostanie. Ta druga to będzie. Granica przy x dążącym do zera z prawej strony z kosinusa x. Wezmę to w nawias, żeby wiadomo było, że oddzielnie liczymy te granice. No i granica kosinusa w zerze to jest równa 1, czyli to jest po prostu równe 1. No a czemu jest równe to wyrażenie tutaj? Ja już mówię, powiedziałem, że to jest 1. Wiemy, że sinus x przez x w zerze dąży do jedynki, a tu mamy po prostu odwrotność tego. Odwrotność jedynki to też jest 1. No ale jeżeli ktoś tego nie pamięta, no to możemy tutaj znowu skorzystać z reguły Delopitala. I napisać, że to jest granica ilorazu pochodnych. Skoro ćwiczymy tutaj regułę Delopitala, to możemy z niej skorzystać. No więc pochodna X to będzie 1, a pochodna sinusa to jest cosinus. Więc mamy 1 przez kosinus zera, czyli 1, czyli to po prostu równe 1. Czyli widzimy, że rzeczywiście... To, to wyrażenie jest równe 1, czyli ostatecznie ta granica to jest 1 razy 1. 1 razy 1. Czyli to jest równe 1. To jest po prostu równe 1. No dobrze, no to podsumujmy te wszystkie rachunki. Sprawdziliśmy, że ta granica logarytmu y, czyli wiemy, że logarytm z y, od x, że to dąży do jedynki, jak x dąży do zera z prawej strony. No to teraz pytanie, do czego musi dążyć y, żeby logarytm y dążył do jedynki? Inaczej mówiąc, jaka to jest liczba, której logarytm jest równy 1, logarytm naturalny jest równy 1? No jest, mam nadzieję, oczywiste, że tą liczbą jest po prostu e. Czyli z tego wynika że y od x musi dążyć do e przy x dążącym do zera z prawej strony. No bo wtedy logarytm y będzie dążył do jedynki. Wtedy i tylko wtedy, gdy będzie spełniony taki warunek. Więc to oznacza, że jak x dąży do zera z prawej strony, to nasza funkcja y od x dąży do e. Czyli obliczyliśmy, że wartość tej granicy, od której tutaj, tutaj zaczęliśmy, o tej granicy, to jest nasz, granica naszego y, a to oznaczymy jako y, że ta granica jest równa e. Ja może to napiszę tutaj, że granica przy x dążącym do 0 z prawej strony, z takiego wyrażenia, sinus x do potęgi 1 przez logarytm naturalny z x jest równa e. Nie 1, nie 0, tylko właśnie e, tak jak mówiłem. Moim zdaniem jest to bardzo pouczający przykład. No i tutaj udało nam się obliczyć w Korzystając z reguły do lopitala, mimo że na pierwszy rzut oka nie było wiadomo, jak ją zastosować, bo ona się stosuje tylko do ilorazów. Natomiast tutaj uzyskaliśmy iloraz, do którego mogliśmy zastosować regułę do lopitala, biorąc logarytm z tej funkcji, której granicę chcieliśmy obliczyć. Obliczyliśmy granicę logarytmu i na tej podstawie wywnioskowaliśmy, jaka jest granica samej funkcji.